Okej, dzień dobry. I to jest w sumie 58 odcinek mojego vloga. Ja nagrałem sobie odcinek 57, ale on w sumie jest ukryty. Lepiej go nie pokazywać, bo to po prostu rozliczenie się z pewną taką działalnością, no, hakerską, nie hakerską. I po prostu, no, głupio wyszedł, naprawdę głupio wyszedł. A w tym odcinku chciałbym wam pokazać taką stronkę apolloinrealtime.org/13, który pokazuje cały przebieg misji Apollo 13 w czasie rzeczywistym. I jak sobie popatrzycie, to tutaj macie różne timeliny, duże, małe, jakie tylko chcecie. O, ja jestem teraz tutaj, na tej skali. Są trzy różne skale. I jak sobie widzicie, na tej górnej skali mamy Earth to the Moon. Houston, we've got a problem. Zresztą możecie sobie znaleźć. To troszeczkę inaczej brzmiało, ale... Okej, ale jesteśmy na przykład tutaj. Dla naszego przykładu. Dwie minuty do rozpoczęcia startu. Tutaj są różne kanały. Zgodnie z prawdziwymi kanałami, które były z centrum kontroli lotów, do tego komentarz, transkrypt, mission milestones, różne. Komentarz. Po prostu jak ktoś się interesuje tym, to będzie miał naprawdę fajną przygodę. No i tutaj pokazane jest. Są poszczególne stanowiska w Centrum Kontroli Lotów wtedy, łącznie ze ścieżkami nagranymi. Pokazany spacecraft, jak wyglądał. To jest idealne, po prostu to jest taka baza wiedzy. Ja tutaj, nie wiem, ostatnio spędzałem godzinę. Kilka godzin ostatnio, jak nie więcej. No i spójrzmy, jak to wystartuje ta cała rakieta. Już wam nie będę spoilerował. Houston, we've got a problem, tylko że sobie sami musicie znaleźć. Ja sam witam. I pomyślcie sobie, że teraz w zwykłym kalkulatorze, takim domowym, macie znacznie lepszy procesor niż który był w tych Apollo. Znacznie bardziej wydajniejszy jest. Ale to też dziwne. Zapauzuję. Ale to też dziwne jest, że mimo takiego postępu technologicznego, no
My nadal nie potrafimy nawet odtworzyć tego, co się wtedy wydarzyło, nie? Tych wszystkich misji, programów. Tylko jak to się mówi, wtedy był wyścig zimnowojenny pomiędzy Stanami a ZSRR. A teraz, no cóż, nie ma tego. Niesamowita sprawa. No a poza tym przede wszystkim pieniądze z budżetów na różne misje. Przecież teraz Artemis się przedłuża, to cała misja, są duże delaye oraz jest tak zwany. Ja też czekam na koniec grudnia, tam 22 chyba. Ten cały teleskop Jamesa Webba będzie wyszczeliwany. To już powolutku czekam. A i tak to czekanie, to i tak człowiek najbardziej czeka na jutro, bo jutro jest co? Wiedźmin. Drugi sezon. Szybko wszystko zrobić w pracy i oglądać, ile wlezie, 8 odcinków. Dobra, ludzie, ja się będę wyłączał, polecam tą stronę. Apollo in real time jest zarąbista. Po prostu interaktywne muzeum historyczne. Trzymajcie się, hejka.